Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, gdzie przyjrzymy się interesującej pozycji. Ta pozycja pochodzi z partii z 1911 roku, która miała miejsce w Londynie i była rozegrana pomiędzy takimi szachistami jak Emanuel Lasker oraz George Thomas. Białe na posunięciu, chociaż nim jednak zdecydujecie się zgadywać, jaki był kolejny ruch białego tutaj, no to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, kto stoi lepiej? No i oczywiście dlaczego? Trzeba podsumować materiał. Sprawdzić, moi drodzy, aktywność bierek, no i bezpieczeństwo obu króli. Jeżeli odpowiecie sobie na, no już na te wszystkie pytania, ustalicie, która ze stron stoi lepiej, no to warto teraz poczaszkować. Jak tutaj zagrać, moi drodzy, białymi? Bo podpowiem tutaj delikatnie, białe mają no malutką przewagę, taką malutką przewagę, że kolejny ruch białych prowadzi do forsownej wygranej, teraz waszym zadaniem jest posiedzieć, poczaszkować, pomyśleć jak tutaj zagrać białymi, jak było w partii tutaj, moi drodzy, co białe wybrały, jaką ideę, no i tutaj trzeba znaleźć forsowną wygraną, jeżeli czarne będą bronić się poprawnie, to mamy podpowiem mata w ośmiu posunięciach, jeżeli oczywiście czarne będą bronić się Poprawnie podkreślam. Zadanie dla Was, moi drodzy, zatrzymajcie nagranie, nie ma problemu. Poczekajcie chwilkę, na spokojnie, bez pośpiechu. Jeżeli już to zrobicie, no to możecie sprawdzić rozwiązanie tuż za chwilkę. Tuż za chwilkę, czy to dobrze brzmi? Nie wiem. W każdym razie, podaję, co tutaj było zagrane i jaki ruch tutaj, moi drodzy, miarzy. Jeżeli ktoś z Was w tym momencie wpadł na poświęcenie hetmana, biąc hetmanem, na H7, no to gratulacje, moi drodzy, to jest ruch forsowny, jest szach. Nie ma innej opcji. Królem, niestety, moi drodzy, na F7 uciekać nie można. Tutaj pilnuje skoczek, więc tą ofiarę trzeba przyjąć. Król bije, moi drodzy, H7. No i co dalej? Co dalej? Tutaj trzeba pójść ideą szacha z odsłony, a co za tym idzie? Szacha podwójnego, moi drodzy, jak kontynuować atak? Ten brutalny atak bezpardonowy. Oczywiście skoczek bije. F6, mamy szach podwójny. Skoczek szachuje króla, goniec szachuje króla. No i teraz, tak naprawdę, jeżeli król poszedłby, moi drodzy, na H8, bo była taka możliwość, dlaczego by nie, to tak naprawdę musimy mieć świadomość, że wchodzi piękny checkmate z skoczkiem na G6. Mat, jak widzieliście ten napis, on je kłamie. Dlatego też, moi drodzy, po tym laniu skoczkiem, po tym podwójnym szachu, król rusza. Rusza na H6. Rusza na H6. No i jak kontynuować, tak, moi drodzy. Uważnie trzeba króla wciągać do siebie do obozu i tam go męczyć, tam go okładać. Kolejnym ruchem, który tak naprawdę wciąga króla tutaj głębi, w ciemny las, jest kolejny szach, jak zapewne domyślacie się. Skoczek z E na G4, moi drodzy, tak aby królowi odcinać pozostałe pola, aby mógł ruszyć tylko i wyłącznie na pole G5. Tylko tutaj może ruszyć, nigdzie indziej, jakbyście się dobrze przyjrzeli, iść nie może. Niestety, król rusza, moi drodzy, w drogę. W drogę ku tak naprawdę przepaści, ku śmierci, ku krańcowi, można byłoby powiedzieć. Król G5. Kontynuujemy atak. Ciągle króla trzeba wciągać, moi drodzy do siebie tutaj. Oczywiście jedynym ruchem, który tutaj zapewnia forsowną wygraną, no bo o to tutaj chodzi w tej pozycji, jest H4 z szachem. Bić nie można, bić piona nie można. Trzeba ruszać królem znowu w stronę, moi drodzy, białego króla. Zobaczcie, jakie przyciąganie. Król białych ewidentnie tutaj macha do czarnego, woła, mówi dawaj, dawaj na flaszkę. No i czarny król rusza. Król w 4 moi drodzy, ale to nie będzie flaszka. To będzie no, zatruta flaszka, która będzie ostatnią flaszką w życiu czarnego monarchy. Z pewnością kontynuujemy atak. Znowu pion nami wciągamy króla bliżej. Widzicie to posunięcie? To jest G3. Jest szach. Król tylko F3. Tak naprawdę ograniczone pola nieprawdopodobnie dla czarnego króla są. No i teraz znowu króla trzeba wciągać. Tak naprawdę tutaj, w ten obszar, tak? W ten tutaj kwadracik. Jak to zrobić, moi drodzy? Macie pomysł? Gonie C2 szach. Znowu jest sytuacja, że król rusza na jedyne pole, na które może iść. Król G2. No i jest wyrok blisko, moi drodzy. Teraz mamy Sytuację, że musimy dać szacha. Król odchodzi i później dajemy mata. Widzicie to, na czym to wszystko polega? Oczywiście będzie to mat wieżał, tylko powoli, najpierw trzeba dać szacha. Króla zainstalować na pierwszym rzędzie. Macie pomysł, jak to zrobić? Oczywiście wieża hadła. Jest szach. Król niestety. Albo niestety dla białego, musi iść na G1. I teraz mamy mata, który nastąpił w partii. Czy widzicie mata w jednym, moi drodzy? Król Edwa, checkmate. Tak naprawdę długa roszada również jest tutaj. Wygrywająca również prowadzi do mata, chociaż tutaj król tak można powiedzieć, że dumnie kroczy na d i jest checkmate. Cóż za pozycja, moi drodzy, cóż za poświęcenie. Zwróćcie uwagę jeszcze teraz już w takim normalniejszym tempie, jak to wygląda. Hetman bije, tutaj jest szach podwójny, moi drodzy, król zostaje wyciągany i tutaj już forsownie jest wciągany cały czas do obozu białych, gdzie zostaje pięknego mata, oczywiście mat tego typu też wchodził w grę. Jeszcze przed snem. Taka pozycja, moi drodzy. Takie cuda na kiju u Mariancella. Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia na kolejnej produkcji. Pozdrawiam.